Czy Red Bull pozwoli swoim kierowcom ścigać się jak równy z równym do końca sezonu 2023? Co nas czeka w Grand Prix Miami? Na te pytania sobie dziś pokrótce odpowiemy. Witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta Appel. Zaczynamy od jeszcze minionego weekendu, dokładnie od walki w Red Bullu, bo oto Sergio Perez ma tylko 6 punktów straty do Maxa Verstappena po 4 rundach sezonu 2023. Perez, który jest naprawdę mocny, który wygląda bardzo dobrze. Helmut Marko, że mówi, że teraz Checo pracuje jak nigdy i że zasługuje na to, żeby być równo traktowanym. Checo, który jest królem torów ulicznych, bo 5 ze swoich 6 zwycięstw odniósł właśnie na takich obiektach. Teraz przecież mamy Miami, czyli też tor uliczny. Niebawem będą nas czekać Monako czy Kanada, które też są torami ulicznymi, przynajmniej Kanada w części. No i może się okazać, że na przerwę letnią na przykład Sergio Perez będzie zaskakująco blisko Maxa Verstappena. I co wtedy? Czy Red Bull będzie stosował team orders? Czy będzie starał się jakoś hamować walkę swoich kierowców tak, żeby nie zrobili sobie krzywdy? Christian Horner odpowiadał na te pytania, a te odpowiedzi cytuje Autosport. I Christian Horner mówi, że jak najbardziej jego kierowcy mogą się ścigać w sezonie 2023. Są free to race, jak to mówi, tylko jest jeden warunek. Ten warunek to taki, że w pewnym momencie dobro zespołu może stać się ważniejsze niż dobro kierowców, ten interes zespołu, czyli na przykład walka w klasyfikacji konstruktorów, no, na którą się nie zapowiada, bo już się teraz spekuluje, czy Red Bull będzie pierwszym zespołem w historii, któremu uda się przekroczyć barierę 1000 punktów w jednym sezonie. I cały czas raczej nie widać na horyzoncie któregoś z zespołów, który mógłby zagrozić Red Bullowi, ale być może jakiś się pojawi, o tym jeszcze sobie powiemy dziś. Natomiast wygląda na to, że ta przewaga Verstappena i Pereza będzie tak duża, no, że pozwolą im się ścigać, tak jak na przykład pozwolono się ścigać kierowcom Mercedesa w sezonie 2016. Pamiętamy dokładnie, jak to się skończyło. Nico Rosberg zdobył swój mistrzowski tytuł i być może takiego scenariusza właśnie obawia się troszkę Max Verstappen i dlatego był taki trochę poddenerwowany w Azerbejdżanie, widząc, jak szybki jest Sergio Perez. Być może Max Verstappen poczuł, że jednak ten Perez może mu zagrozić. Wystarczy jakiś jeden nieukończony wyścig, wystarczy jakaś awaria i nagle Sergio Perez staje się liderem Mistrzostw Świata. Przecież gdyby nie pech w jednym z poprzednich wyścigów, Sergio Perez mógłby być już teraz właśnie tym liderem. To może sprawiać, że Max Verstappen będzie troszkę poddenerwowany. Drugim takim mini warunkiem, Christian Horner mówił to kierowcom przed Grand Prix Azerbejdżanu, czy przed wyścigiem, jest to taki warunek, aby nie skończyło się tak jak w sezonie 2018. Pamiętamy ten wyścig, kiedy to Daniel Ricciardo wjechał w Maxa Verstappena, skończyło się wielką kraksą i wielkimi zarzutami wzajemnymi kierowców do siebie po tym wyścigu. Także Christian Horner powiedział, że absolutnie powtórki z tego wyścigu być nie może, ale póki co daje się ścigać swoim kierowcom. Mówi też Horner bardzo ważną rzecz, że póki co skupiamy się raczej na tym, żeby nasi kierowcy wypracowali sobie odpowiedni bufor do innych zawodników. No, jeżeli będą mieli po 100 kilka punktów przewagi w połowie sezonu, to czemu nie dać się im ścigać i nie dać widowiska po prostu nam, kibicom. Chociaż cały czas trzeba pamiętać o tym, że to Max Verstappen jest numerem 1 w tym zespole, że to Max Verstappen jest liderem Red Bulla, że to troszkę pod niego jest ten cały bolid tworzony i też pod niego jest jakby cała otoczka związana z Red Bullem tworzona, ci kibice holenderscy i tak dalej. Chociaż jednocześnie Max Verstappen troszkę ostatnio traci na wizerunku, a Sergio Perez zyskuje. I bardzo ciekawe będzie to, jak to w tym sezonie się rozwinie. Czy będą rzeczywiście mogli rywalizować i czy będą w ogóle w stanie rywalizować. No bo jednak Sergio Perez to chyba troszkę półka niżej, jeżeli chodzi o umiejętności za kierownicą niż Max Verstappen, ale póki co pokazuje, że też stroce spod ogona w niej wypadł i że też jest wielkim talentem. Liczymy na to, że to będzie ładna rywalizacja, która da nam sporo emocji do końca sezonu. Jeżeli chodzi o emocje, no to teraz czeka nas Grand Prix Miami. Na Grand Prix Miami niektóre zespoły przywiozą już pakiety swoich poprawek. Pierwsza transza takich poprawek będzie również Ferrari. Ferrari przyjęło troszkę inną strategię niż w ubiegłym roku. Pamiętamy, jak to Mattia Binotto mówił, wskazując na przykład na Red Bulla. No, widzimy, że nasi rywale przywożą mnóstwo poprawek, ale oni się powoli wykrwawią tymi poprawkami, a my przygotujemy jeden duży pakiet, który sprawi,
że rywale zostaną w tyle. Jak to się skończyło, wszyscy dobrze pamiętamy. I tutaj widocznie Fred Vasseur powiedział, że musimy przywozić na bieżąco te poprawki, pierwsze z nich już w Grand Prix Miami. I uwaga, słuchajcie, co do Grand Prix Miami, może być bardzo ciekawie, ponieważ amerykańskie prognozy pogody mówią, że w niedzielę nad torem może być burzowo. A że burzowo, no to wiemy, jak to się burzowo w Formule 1 kończy, czerwona flaga, samochód bezpieczeństwa i tak dalej. Niestety tore jest raczej taka prognoza, czyli albo będzie suchutko, albo będzie lało, czyli dla widowiska to tak średnio. Wolimy, jak tam czasem troszkę pokropi, czasem przestanie, trochę słońce, potem deszcz i mamy loterię, jeżeli chodzi o opony. Liczy się podejmowanie dobrych decyzji przez kierowców. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście to są dopiero prognozy pogody dzisiaj w środę na niedzielę, no to jeszcze troszkę musi minąć i jeszcze troszkę będziemy musieli poczekać, aż będą jakieś troszkę pewniejsze te prognozy. Teraz widzicie harmonogram na Grand Prix Miami. Myślę, że godziny bardzo nam odpowiadające, godziny, które sprawią, że będziemy mogli jeszcze w pełni cieszyć się majówką. Mam nadzieję, że dobrze ona u Was przebiega i że sobie włączymy wieczorem Formułę 1 w piątek, sobotę i niedzielę. Będziemy oglądać wypoczęci, zrelaksowani właśnie zmagania kierowców. Oby to były zmagania bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o takie dotyczące już przyszłego roku ruchy transferowe czy wypowiedzi dotyczące ewentualnych ruchów transferowych, no to ciekawie wydaje mi się jest w Haasie, ponieważ w Haasie nie wiadomo jeszcze, który nie ma żaden z kierowców, ani Kevin Magnussen, ani Nico Hülkenberg, nie ma podpisanego kontraktu na sezon 2024. To oznacza, że obaj muszą się starać. Póki co to im tak średnio wychodzi, szczególnie Kevinowi Magnussenowi. I oto Günther Steiner, którego książeczki tutaj za mną widzicie, mówi, że no Nico Hülkenberg przy tej swojej formie absolutnie zasługuje na przedłużenie kontraktu. A co z Kevinem Magnussenem? No daliśmy mu 5 wyścigów i to jeszcze było przed Grand Prix Azerbejdżanu na pokazanie się i dopiero wtedy zaczniemy rozmowę o ewentualnym nowym kontrakcie. No w Azerbejdżanie troszkę nie jest winny Kevina Magnussena, było tak średnio, ale to, że sam fakt tego, że on dostaje ultimatum, a nie Nico Hülkenberg, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Tym kierowcą, który już nie jeździ w Formule 1 jest Sebastian Vettel, ale Sebastian Vettel wróci do bolidu Formuły 1, uwaga, i to będzie podczas Goodwood Festival of Speed, czyli tej wielkiej imprezy motoryzacyjnej, motorsportowej również, w której widzimy piękne, klasyczne samochody, wielkie gwiazdy motorsportu. Sebastian Vettel przejedzie Williamsem FW14B, czyli tym z sezonu 1992, Nigela Mansella to był samochód, i Sebastian Vettel przejedzie nim w Goodwood, ale uwaga, to nie będzie taki zwykły przejazd, bo to będą te paliwa już sustainable, czyli te paliwa pozyskiwane sztucznie, nie ze źródeł naturalnych, tylko właśnie wytwarzane, te, które mają być w Formule 1 niebawem w znacznie większym stopniu, więc to będzie taki troszkę proekologiczny przejazd Sebastiana Vettela. I to tyle, jeżeli chodzi o taki telegraficzny skrót tego, co się działo. Mam nadzieję, że odpoczywacie, ale jednocześnie śledzicie newsy z Formuły 1. Oczywiście dzisiaj od czwartku na blogu zaczynają się relacje live związane właśnie z Grand Prix Miami. I nie zapomnijcie, że w ten weekend startują również nasi kierowcy, nasi juniorzy. Będziemy mieli występ Kacpra Sztuki we włoskiej Formule 4, będziemy mieli Tymka Kucharczyka w GB3 Championship, także będzie też co śledzić w trakcie dnia i oczywiście ja będę starał się Wam przekazywać wieści dotyczące występów naszych juniorów. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że spiszą się naprawdę świetnie. Ja już teraz zapraszam Was na relacje live na blogu, na też newsy, na powrót Roberta.pl. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, o kliknięciu dzwoneczka, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, dajcie znać na przykład, jak myślicie, jak będzie z tym Red Bullem. Czy rzeczywiście tam dadzą im się pościgać, czy może jednak to jest tylko taki chwyt marketingowy. Dziękuję wszystkim za wspieranie bloga na YouTubie, na Patronite, na Buy Coffee'u, na Tipo czy na Tipli. Bardzo Wam dziękuję. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. No i co? Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć!